Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam po przerwie. Ciąg dalszy naszej rozmowy z panem Andrzejem Fedorowiczem. Rozmawialiśmy o bohaterach pańskiej książki, wynalazcach i odkrywcach polskich, którzy zmienili świat. Mówiliśmy o tym, że oni reprezentowali zupełnie inny typ biznesmena czy przedsiębiorcy, jaki znamy z różnych opowieści o tym kapitalizmie manchesterskim XIX wieku, że nie byli takimi typami krwiożerczymi, jakich znamy z kart chociażby Ziemi Obiecanej Raymonta, ale byli społecznikami, działaczami charytatywnymi, dzielili się swoim majątkiem, też byli patriotami. I skąd się właściwie ten fenomen brał? No ja przypuszczam, że to byli ludzie też w pewnym stopniu, jak Łukasiewicz, wcześniej zaangażowani w działalność niepodległościową. U nich się w jakiś sposób to podejście właśnie do gospodarki łączyło z podejściem takim, można powiedzieć, bardziej ogólnym. No, uważali też za pewne formy wyzysku przez obcy kapitał, tak, jako też jakąś formę niewoli, prawda? Więc jeżeli uważali, że tworzą tak właśnie, jak on tworzy w oparciu no, o polskie kapitały, no powiedzmy polsko-czeskie, bo jeden tam w trójce wspólników, jeden był Czechem z pochodzenia, tworzy jakiś nowy zalążek przemysłu, no to niech on będzie już normalny, tak? Niech to będzie z pożytkiem dla kraju, z pożytkiem dla ludzi, z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Więc przypuszczam, że to właśnie stąd się brało, z takiej potrzeby stworzenia czegoś, co będzie przyjazne dla Polaków, co nie będzie opresyjne. Myślę, że oni też traktowali w jakimś sensie tę swoją działalność wynalazczą, biznesową, jako formę jakiejś walki o niepodległość. Inną postacią, którą pan opisuje, jest Rudolf Weigl. Pamiętam, że jak byłem we Lwowie, to pokazywano mi ten budynek słynnego Instytutu Weigla. Jeszcze wcześniej to był budynek Uniwersytetu, zanim przeniesiono główny korpus do dawnego Sejmu Galicyjskiego, czyli to jest dzisiaj wtedy Uniwersytet Jana Kazimierza, dzisiaj Iwana Franka. Ale tam on stworzył dosyć niezwykłą instytucję, która w czasie wojny służyła jako schronienie wielu wybitnych polskich przedstawicieli inteligencji we Lwowie, tak jak wspomniany przeze mnie Stefan Banach czy Zbigniew Herbert. Tak, to prawda. No, to była dość niezwykła sytuacja, dlatego że Weigl, no, który był z pochodzenia Austriakiem, został Polakiem z wyboru. Jemu natychmiast Niemcy zaproponowali podpisanie Volkslisty i bardzo duże środki na badania prowadzone w Niemczech. No, to trzeba powiedzieć, że kiedy on zaczynał badania właśnie nad tyfusem, to była choroba, której Niemcy się potwornie bali, szczególnie właśnie w czasie wojny, więc to miało dla nich ogromne znaczenie również militarne. On odmówił. Kiedy zaczęto mu grozić, odpowiedział wprost swoim interlokutorom z Gestapo czy z jakiejś innej niemieckiej instytucji, że w zasadzie to życie stało się tak nieznośne, że on wiele razy już myślał o popełnieniu samobójstwa. W związku z tym, jak będą go dalej naciskać, to nie ma nic do stracenia. Dali mu spokój. Pozwolili mu prowadzić te badania, bo one były dla nich zbyt cenne, żeby ich całkowicie zakazać. Więc on stworzył w oparciu o ten swój instytut rzeczywiście taką konspirację, gdzie oficjalnie zatrudniał ogromną ilość ludzi, którzy z jednej strony nie mieli środków do życia, z drugiej strony byli w jakiś sposób narażeni na represje. Ciekawe, że oni byli zatrudnieni jako karmiciele wszy. To właśnie była taka metoda hodowli właśnie tych wszy, które potem służyły do pozyskiwania szczepionek na tyfus. Przyczepiano im pudełka, które z wszami, które żywiły się krwią tych ludzi. No ich tam było, można powiedzieć, wpisanych na ten etap bardzo wielu, to były wręcz setki, ale ponieważ z jednej strony byli cenni dla Niemców ze względu na te szczepionki, z drugiej strony w jakimś stopniu mieli kontakt właśnie z tym tyfusem, więc Niemcy omijali ich szerokim łukiem.
było to o tyle bezpieczne zajęcie, że każdy, kto przez Weigla został zatrudniony, mógł w zasadzie czuć się bezpieczny. No ale to trzeba też powiedzieć o tym, że te szczepionki były przemycane do getta warszawskiego, gdzie przecież tyfus czynił ogromne spustoszenie. Tam ogromna liczba ludzi zmarła właśnie w wyniku chorób. No to wszystko działo się przy współpracy oczywiście z podziemiem, przy współpracy z Armią Krajową. I tu można powiedzieć, działalność właśnie naukowa, działalność lekarza wybitnego, przy jakim był Weigl, łączyła się z działalnością niepodległościową bardzo ściśle. A co po wojnie stało się z Weiglem? Bo on stosunkowo dobrze znany jest z tego epizodu wojennego. Zresztą Żuławski nakręcił film o tym, ponieważ jego ojciec był jednym z tych karmicieli, film Trzecia część nocy. A co było z nim po wojnie? Po wojnie on się niestety musiał odpierać zarzuty o kolaborację, które mu postawiono. Było tam oczywiście wiele, wiele zawiści takiej środowiskowej z tym związanej. No, końcówki jakby życiorysu Weigla aż tak dokładnie nie śledziłem. To przede wszystkim koncentrowaliśmy się, bo współautorką książki jest również moja żona, Irena Fedorowicz. No właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć na początku, że rzeczywiście też figuruje pańska małżonka jako współautorka. Więc tu jakby wybieraliśmy ten epizod taki najbardziej, można powiedzieć, spektakularny i najbardziej związany z rewolucją, którą ci ludzie dokonywali właśnie poprzez swoje odkrycia i badania. No Weigl ostatecznie oczyścił się w jakimś stopniu z tych zarzutów o kolaborację, no niemniej jednak bardzo mocno mu one zaszkodziły ze względu na to, że był jednym z kandydatów do Nagrody Nobla w jakimś momencie wręcz, natomiast no zrobiono wiele, żeby mu zaszkodzić. Dziś ciężko jest jakby oceniać z tamtej perspektywy pewne działania, no niemniej jednak no trzeba powiedzieć, że ci, którzy przeżyli dzięki niemu, wspominają go oczywiście jako bohatera, jako niezwykłego absolutnie człowieka. Inni z jakichś sobie tylko znanych powodów, no, nie chcieli akurat, żeby w ten sposób przeszedł do historii. No, moim zdaniem był to jeden z absolutnie wybitnych Polaków. Jak mówię, Polaków z wyboru, bo on przecież mógł wybrać o wiele łatwiejsze życie w czasie okupacji niż konspiracja, a jednak zdecydował się właśnie na to. Wśród tych odkrywców, wynalazców pojawia się wielu przedstawicieli nauk medycznych, tak jak Hirsch, jak Weigl, ale opisuje pan jeszcze jednego, Ludwika Hirschfelda, który też w sumie był Polakiem z wyboru, podobnie jak Weigl, bo on miał pochodzenie żydowskie. Tak, tak, on i jego żona, natomiast oboje pracowali za granicą i tam, można powiedzieć, jakby rozpoczęła się ta wielka kariera Hirschfelda jako przecież człowieka, który poświęcił się badaniom krwi i stworzył tą obowiązującą do dziś, ten podział na grupy krwi, który dziś jest stosowany i który również, można powiedzieć, został wprowadzony w takim absolutnie kluczowym momencie, bo tuż przed II wojną światową. Kiedy popatrzymy sobie na skutki tych wynalazków, na ich efekty, to tu gdyby na przykład nie to, że Hirschfeld podzielił krew na te podstawowe grupy, prawda, o których dzisiaj wiemy, że to są A, B, 0 i AB, no to ogromna liczba żołnierzy na froncie po prostu by umarła, gdyż nie otrzymaliby tej krwi, której potrzebowali, kiedy byli ranni, kiedy trzeba było przeprowadzać transfuzję. I tu no Hirschfeld miał też ogromne zasługi, można powiedzieć, dla uratowania życia. No, trudno powiedzieć, nie sposób tego oszacować. Mogą być setki tysięcy, ale mogą to być i miliony ludzi. No, później poświęcił się razem z żoną badaniom nad konfliktem serologicznym, już nad czynnikiem RH i znaczeniem dla zdrowia płodu. I tu również oboje no, mieli ogromne sukcesy i Polska była jednym z krajów, które niedługo po wojnie zmniejszyły śmiertelność niemowląt z powodu właśnie konfliktu serologicznego do
minimów, które kraje o wiele wyżej rozwinięte osiągnęły dopiero po bardzo wielu latach. A że był z Polakiem z wyboru, wie pan, tutaj jest sytuacja taka, że no każdy mógł w jakimś momencie zdecydować się na przykład, prawda, na karierę zagraniczną. Jeszcze nie wspomnieliśmy o Kazimierzu Funku, wynalazcy przecież, tak, odkrywcy witaminy, który też przyjechał do Polski i też tutaj właśnie w instytucie, który założył, rozpoczął badania nad insuliną, która również była takim, można powiedzieć, polskim przedwojennym hitem, bo bodajże tylko chyba Polska, Wielka Brytania i Dania miały wówczas technologię pozyskiwania insuliny z wątroby krów. Więc to też miało ogromne znaczenie medyczne i ta technologia też no, odegrała ogromną rolę, jeżeli chodzi o rozwój polskiej medycyny. A dlaczego tak wybierali? No, trudno powiedzieć. Niektórzy mogli robić karierę za granicą, uznali, że Polska będzie lepszym miejscem do takich celów. Hirschfeld no, przeżył przecież piekło getta, przeżył śmierć córki, bo oni z tego getta udało im się uciec, ale niestety jego córka zmarła, kiedy ukrywali się pod Warszawą. Tak po prostu było. Tak? Trudno te motywacje dzisiaj oceniać, niemniej wydaje mi się, że większość z tych ludzi po prostu chciała coś właśnie robić tu i uznali, że tu będzie im to łatwiej robić niż gdzie indziej. Z tego, co pan mówi, wielu z nich no, mogłoby być laureatami Nagrody Nobla, a jednak ominęło ich to. Czy między innymi z tego powodu, że właśnie byli stąd? Że jednak nie byli w stanie nagłośnić tych swoich odkryć wystarczająco? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. To trudno ocenić, ale Funk, czy Hirschfeld, czy Weig z całą pewnością oni byli nominowani, że nie dostali tych nagród. Być może akurat jakieś inne odkrycie w tym czasie bardziej się spodobało Akademii Noblowskiej. No niemniej jednak sam fakt, że znaleźli się w gronie nominowanych, powodował, że no byli absolutnie elitą światowej nauki. To teraz może przejdźmy do pana drugiej książki. Słynne ucieczki Polaków. Czy coś łączy te dwie pozycje? 25 polskich wynalazców i odkrywców, którzy zmienili świat, z tymi słynnymi ucieczkami Polaków? No łączy bardzo wiele, dlatego że jak już wspomniałem, Ignacy Łukasiewicz, gdyby miał to nieszczęście, że znalazłby się pod zaborem rosyjskim, pewnie za działalność niepodległościową nie trafiłby pod nadzór policyjny, tylko wylądowałby na Syberii. Być może on właśnie stałby się bohaterem jakiejś spektakularnej ucieczki, bo przecież był to człowiek inteligentny, zdeterminowany. Jego życiorys mógł właśnie znaleźć się w tej drugiej książce, a nie w pierwszej. Natomiast co ich łączy tak w szerszym kontekście? Z całą pewnością łączy ich pewien rodzaj buntu, pewien rodzaj niezgody na zastaną sytuację. To nie byli bierni fataliści, to byli ludzie, którzy uważali, że trzeba w każdej sytuacji znaleźć jakieś wyjście. I ci, którzy nie prowadzili badania naukowe, nie mając tak naprawdę żadnych środków, żadnej tradycji nawet, prowadzenia tych badań, zaczynając wszystko od zera, praktycznie budując od początku, i ci, którzy znaleźli się nagle gdzieś w łagrze, czy na zesłaniu na Dalekim Wschodzie, czy w obozie jenieckim, czy w obozie śmierci, oni też musieli jakby całą swoją kreatywność, całą swoją inteligencję, odwagę, determinację wykorzystać, żeby znaleźć plan, stworzyć plan, jak się z tej matni wydostać. I w tym sensie ci bohaterowie są do siebie podobni. A na czym polega różnica? No, różnica polega bardzo często na przypadku, prawda? Na tym, że ktoś miał szczęście w nieszczęściu urodzić się może w trochę bardziej liberalnym zaborze niż ten drugi. No niemniej jednak to, co jakby wyróżniało bohaterów i wyróżnia bohaterów jednej i drugiej książki, to jest ich
ich determinacja, ich, można powiedzieć, taka właśnie zawziętość w dążeniu do celu, który sobie postawili. Mm-hmm. Swoją książkę Słynne ucieczki Polaków zaczyna pan od opisu postaci i epopei Maurycego Beniowskiego. Tak się składa, że on się urodził w miejscowości Werbowo. Ono dzisiaj leży na terenie Słowacji. Nazywa się Werbowo. Mm-hmm. I w tamtejszym muzeum poświęconym tej postaci on figuruje jako najsłynniejszy słowacki podróżnik. Tak. Z kolei gdzieniegdzie jest napisane, że był Węgrem. Więc jak właściwie jest z tym pochodzeniem Beniowskiego? Czy był Węgrem, Polakiem czy Słowakiem? Jego ojciec był Polakiem w służbie austriackiej, oficerem w służbie austriackiej. Matka była Węgierką, węgierską baronową. Więc na pewno miał pochodzenie polsko-węgierskie. Urodził się na Słowacji. Słowacji wtedy nie było. Tak, urodził się na ziemiach słowackich, które były wówczas częścią Węgier. On też, można powiedzieć, był Polakiem z wyboru, dlatego że robił początkowo, do armii austriackiej wstąpił w wieku lat 14. I już chyba w wieku lat 17 wziął udział w dużej wojnie austriacko-pruskiej. Mógł robić to karierę dalej, ale dostał niespodziewanie spadek po stryju, który zapisał mu swój majątek gdzieś na Litwie. I on na to Litwę pojechał. I tam spędził wiele lat, po prostu pełniąc też funkcję starosty. Jednocześnie z takim normalną gospodarką, jak to w tamtych majątkach było, fascynował się podróżami. To były czasy wielkich podróży oceanicznych, to również wielkich odkryć. Floty właśnie brytyjska, holenderska przemierzały ogromne przestrzenie. Beniowski miał chyba taką potrzebę, żeby gdzieś daleko popłynąć. I nawet w pewnym momencie zaczął praktykę morską robić na żaglowcach brytyjskich. Jego planem było popłynięcie do Indii. No ale niespodziewanie w tym czasie w Polsce nastąpiło polityczne przesilenie w postaci Konfederacji Barskiej. I został powołany do tej Konfederacji, dlatego jako szlachcic miał taki obowiązek walczyć wówczas z armią rosyjską. On prowadził działania przeciwko Rosjanom jako dowódca takiego, można powiedzieć, takiej lotnej brygady partyzanckiej w Małopolsce. Odniósł wiele ran. No to już świadczy o tym, że musiał czuć się Polakiem, no bo inaczej prawdopodobnie by w tym udziału nie brał. I jako konfederata został zesłany początkowo blisko, bo do Kazania, a potem po pierwszej nieudanej próbie ucieczki postanowiono go zesłać najdalej jak się da, czyli na Kamczatkę, ówczesny koniec świata, gdzie podróż zajęła prawie rok. Także Beniowski, no można powiedzieć, był człowiekiem, który zupełnie trochę wbrew jakby swoim zamierzeniom znalazł się w miejscu, z którego mógł uciec tylko okrętem. No i tak się złożyło, że miał doświadczenie partyzanckie, wojskowe, ucieczkowe i morskie. No i była tylko kwestia stworzenia odpowiedniej sytuacji, żeby z tej Kamczatki uciec. No oczywiście, jak tu opisuje, zorganizował powstanie na Kamczatce, przekonał tamtejszych zesłańców, że warto uciec właśnie na pokładzie jednego z okrętów, z tym, że gdy już na ten okręt wsiedli, tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie będą płynęli, dlatego że te wody były praktycznie nieznane. Tam wcześniej trafiła jedna z rosyjskich ekspedycji prowadzonych przez Beringa. Bering był Norwegiem, ale w służbie rosyjskiej, która trochę opisała te tereny, ale większość tych wód była kompletnie, można powiedzieć, dziewicza, więc kiedy Beniowski rozpoczynał swoją podróż, to tak naprawdę tak jakby leciał na księżyc. I o tej podróży Beniowskiego jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Teraz krótka przerwa, blok reklamowy.
Zostańcie państwo z nami, za chwilę dalszy ciąg rozmowy z panem Andrzejem Fedorowiczem.